tell me who you are. Are you the king of the Jews? Are you asking? Or is it a question coming from others? Are you a king? My kingdom is not of this world. Ukrzyżuj, ukrzyżuj, rzekł do nich Piłat. Zabierzcie go i sami ukrzyżujcie. Ja bowiem nie znajduję w nim winy. Odpowiedzieli mu Żydzi. My mamy prawo, a według prawa powinien on umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym. Wtedy więc wydał go im, aby go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa, a on sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych, z jednej i z drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizobu gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Koniec życia Boga. Boga, który stał się człowiekiem i pośród ludzi się narodził. Gdzie teraz jest Jego boska chwała? Gdzie jest Jego potęga? Gdzie Jego cudotwórcza moc? Przecież tyle razy wzbudzał podziw, aplauz, gdy przez Jego ręce działy się znaki wielkie. Jezus nie przyszedł na świat, aby przed ludźmi błyszczeć, ale by kuchać. Stał się tak, jak zamierzał, do końca ich umiłował, bo nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś oddaje swoje życie za przyjaciół swoich. Nie ma większej miłości nad tę, która jest ukrzyżowana. Jeden z chrześcijańskich filozofów powiedział, że Bóg ma wiele imion, ale żadne z nich nie brzmi sukces. Za to jednym z najpiękniejszych jest miłość. Bóg jest miłością. O wiele ważniejszą rzeczą jest, byśmy w świetle krzyża dzisiaj spojrzeli na nasz własny los. Bo miłość ukrzyżowana dzisiaj zdaje się mówić do nas. Zobacz, człowieku, co ostatecznie w życiu się liczy. Nie martw się, jeśli twoje życie nie przypomina burzliwie oklaskiwanego musicalu, a ty nie jesteś gwiazdą, która skąpana jest w świetle reflektorów, zawsze stoi w centrum. To nie powód do załamania, jeśli twoje wysiłki nie zaowocowały pasmem triumfów, które wywołują podziw u ludzi. O to, co ostatecznie się liczy i dlaczego warto żyć i warto umierać. Miłość. Nie szukaj poklasku, tylko kochaj. Chociaż miłość osiąga swój szczyt, to nikt nie wznosi radosnych okrzyków. Nikt w dłonie nie klaszcze, nie strzela na wiwat. Nie towarzyszy jej blask reflektorów ani rozradowane tłumy, lecz ból i osamotnienie. Przed tą miłością za kilka chwil uklękniemy, gdy ukaże się przed nami krzyż Chrystusa. Dlatego, gdy będę dzisiaj spoglądał na Twój krzyż, Panie, dotknij moje serce Twoją miłością. Gdy będę składał Tobie hołd przez ucałowanie, daj mi choć trochę pojąć,
którędy wiedzie moja droga do szczęścia. Nie dozwól, bym dążył do sukcesu za wszelką cenę, ale spraw, abym zrozumiał, że nie po to kocham, abym cierpieć mógł, lecz cierpię wtedy, kiedy kocham. Amen.